Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie w FIFA podcaście, w odcinku specjalnym, w odcinku związanym z Team of the Year, w odcinku, w którym porozmawiamy sobie trochę o FIFA, no bo oczywiście FIFA podcast, ale też będzie miało to odniesienie do prawdziwej piłki. Ze mną niezastąpiony John Verein. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, witam ciebie i witam wszystkich widzów, którzy będą się razem z nami emocjonowali Toty, czyli najważniejszym eventem w FIFA chyba. Zgodzisz się ze mną, że ważniejszego nie ma. Jest to najważniejszy event, jest to taki moment, do którego wszyscy zawsze grają, a po Toty jest różnie. Natomiast dzisiaj, jak widzicie, w trochę innej formule. Pierwszy raz na moim kanale pojawia się formuła, w której nie jesteśmy obok siebie, tylko jesteśmy online'owo. Natomiast to nam też trochę pomoże w nagraniu tego w odpowiednim terminie i w tym, żeby odpowiednio zorganizować też dla was ekran, żebyście widzieli dokładnie, co się będzie działo, żebyście widzieli, jaki zawodników typujemy i myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy przejść do tych nominacji, tylko musimy ustalić, John, pewną jedną bardzo ważną rzecz, bo o to widzowie będą na pewno pytać. Ostateczna drużyna, czyli ostateczne karty, które tutaj będziemy wrzucać. Proponuję, żeby to byli zawodnicy, którzy naszym zdaniem znajdą się w Team of the Year, a nie których my chcielibyśmy zobaczyć, czy nie drużyna, na którą my zagłosujemy. To znaczy w trakcie rozmowy będziemy mówić, czy my też tak byśmy zagłosowali, czy nie, ale ostatecznie spróbujmy wypracować kompromis, co zrobi EA, dobra? Dobra, myślę, że to jest takie zdrowe podejście. Spoko, no to co, zaczynamy chyba od bramkarzy. Wszystkich nie widać teraz na ekranie, ale jak zrobię tak, to widać większość. Generalnie rzecz biorąc, mamy tutaj chyba razem jednego faworyta, który jest na samym początku, a więc Thibaut Courtois. Fantastyczny sezon w Realu Madryt, dużo mówiło się o tym, że jest to najlepszy bramkarz w ostatnim sezonie, był też najwyżej w klasyfikacji Złotej Piłki, trochę gorszy mundial, ale wydaje mi się osobiście, czy Bono, czy Martinez samym mundialem tego plebiscytu nie wygrają. No można powiedzieć, zdecydowanie tutaj nie będzie niespodzianki, Thibaut Courtois stanie się najlepszym bramkarzem w drużynie Toty, niemniej jakby patrzeć na ten sezon, no to Courtois znacząco obniżył loty, a powiem szczerze, że fajnie, że pojawił się w nominacjach Mike Maignan, bo przecież to, co on wyczynia w Milanie i to, jakby strzelił z formą na przestrzeni dwóch ostatnich sezonów, no to też jest coś niesamowitego, ale na niego pewnie jeszcze przyjdzie czas. No a tutaj chyba jedna z tych pozycji, w której będziemy mieli najmniej wątpliwości, czyli tak. Thibaut. Wydaje mi się, że tutaj akurat nad bramkarzem nie ma się co rozwodzić, bo oczywiście chcielibyśmy dać Wojtka Szczęsnego, ale no to tak naprawdę nie jest nominacja, która jest możliwa ostatecznie do zweryfikowania i do wrzucenia faktycznie do samej drużyny, ale warto też podkreślić, że Wojtek się tutaj pojawił, jest to fajne wyróżnienie, jest to też zauważenie mundialu i coś, co warto jednak też powiedzieć, to to, że my dzisiaj będziemy w trudnej sytuacji, bo ludzie, którzy głosowali na gali Złotej Piłki, mieli wprost wytyczne powiedziane, czyli była informacja, że do końca sierpnia 2022 roku to jest ten moment, gdzie oceniamy zawodników, gdzie oceniamy ich sezon, a my tutaj, i to już widać po nominacjach, musimy nie tylko pobawić się w ocenę ostatniego sezonu, ale tak naprawdę właśnie ostatniego sezonu i też roku, to znaczy wejść troszeczkę w też takie mundialowe buty, no bo chyba przyznasz mi rację, że na przykład taki Bono, czy pewnie paru kolejnych zawodników, którzy się tutaj jeszcze pojawią, nie mieliby szans nawet na te nominacje, gdyby właśnie nie dobry mundial. Zasadniczo myślę, że EA trochę nie miało innego wyjścia, to znaczy trzeba było ten mundial uwzględnić ze względu na to, że większość kibiców jeszcze tym mundialem w jakiejś formie żyje, a to by było dosyć trudne wybrać na przykład trójkę z przodu tych napastników, gdyby pominąć totalnie mundial, bo moim zdaniem jeden z nich mógłby się nie załapać wówczas. Znaczy, no, dałoby się to usprawiedliwić, ale byłoby więcej kandydatów takich, o których moglibyśmy podyskutować, a tak dyskusji chyba na temat pierwszej trójki nie mamy. Też mi się tak wydaje, ale to do tego dojdziemy za sekundkę. Natomiast teraz czas przejść już do naszych cudownych obrońców. I teraz znowu pewne założenie. Czy zgodzisz się ze mną, że EA w bardzo prosty i schematyczny sposób, jak co roku, da po prostu lewego obrońcę, prawego obrońcę i dwóch środkowych obrońców? No bo musimy tak założyć, bo teoretycznie tutaj może dać czterech typowo bocznych obrońców do tej drużyny w głosowaniu, ale chyba zgadzamy się, że EA ostatecznie da dwóch bocznych i dwóch środkowych, prawda? Zakładam, że tutaj żaden środkowy, dodatkowy obrońca się nie pojawi. Będziemy mieli nominalnych bocznych obrońców, tak, dwóch. No to co, to może zacznijmy właśnie od boków. Jakie masz typy? Ja mam swoje w głowie, ale najpierw posłucham, co ty masz tutaj do powiedzenia. Karty znasz, nie? Bo tutaj widzowie jeszcze to wszystko pokażę, natomiast żebyście widzieli. Natomiast wydaje mi się, że my przeglądaliśmy to sobie troszeczkę przed naszym tutaj
streamem, przed naszym podcastem, przed naszymi nagraniami, więc co nieco wiemy i co nieco w głowach mamy. Znaczy, w mojej głowie zawsze faworytów na boki obrony jest trzech. Jest Hakimi, jest Theo Hernandez i jest João Cancelo. I tak naprawdę względem tej trójki rozegra się cały wybór. I im dłużej o tym myślę, tym większe mam wątpliwości co do tego, czy João Cancelo rzeczywiście zostanie nagrodzony kartą Toty. No bo nie da się ukryć, że Theo Hernandez dobrymi występami w reprezentacji Francji i w AC Milan no gdzieś tam się wpisał w pamięć kibiców i wydaje się, że może być bardzo solidnym kandydatem do obsadzenia lewej flanki. Jak ty myślisz? No właśnie, trochę szkoda, bo chciałem się z tobą pokłócić już na tym etapie i myślałem, że wskażesz kogoś innego, ale tak, powiem tobie szczerze, że jak ja przed streamem sobie na to patrzyłem, to mam dokładnie takie same wrażenie, to znaczy nie widzę tutaj innego realnego zagrożenia dla tych panów w kontekście boków obrony i też biorąc pod uwagę, że EA bardzo mocno hype'uje ostatni mundial i widać to i po nominacjach i po tym, co gdzieś tam się dzieje na zapleczu powiedzmy, to też wydaje mi się, że to João Cancelo może być tutaj tą teoretycznie trochę pokrzywdzoną kartą, szczególnie dlatego, że EA lubi różnorodność i też dodajmy, że prawdopodobnie podczas Toty pojawią się różne paczki, różne rozbudowy, także rozbudowy ligowe, na pewno będą chcieli, żeby to było jak najbardziej urozmaicone i wrzucenie zawodnika z Ligi Włoskiej też w tym pomoże, żeby robić rozbudowę Ligi Włoskiej chociaż pod to, aby trafić Theo Hernandeza, a myślę, że z Ligi Angielskiej jeszcze paru zawodników tutaj trafimy, także no co, wydaje mi się, że faktycznie po prostu taki układ, w którym Cancelo niestety nie dostaje karty Team of the Year, może jest nominowany do 12 zawodnika, bo to trzeba mieć z tyłu głowy, że taka nominacja również może się pojawić, natomiast na bokach zostają Hakimi oraz Theo Hernandez. Chyba jesteśmy zgodni, co nie? Jest. No można było podważyć, czy Hakimi na przestrzał całego roku zasługuje na to, żeby tą prawą flankę objąć, no bo rok temu on kartę to otrzymał, w tym można byłoby się pokusić, że na upartego tego João Cancelo można było na prawą obronę również umieścić, natomiast wydaje mi się, że świetny występ Maroka podczas mundialu no pozamiatał i nawet z tego powodu Hakimi się tam znajdzie, więc tutaj jeszcze problemów nie mamy, ale chyba problemy, ale Wojtek, będziemy mieli tutaj, tak? Na środku obrony. Myślę, że na środku obrony się trochę pokłócimy, więc może mały background. Nie ma zawodników, których ty chciałeś. Nie ma zawodników, których ty typowałeś do drużyny. Co ciekawe, nie byłeś jedyny i tutaj nie mówmy, że to były jakieś nominacje od czapy, bo jak na przykład pojawiły się oficjalne przewidywania strony Footbin, no to tam również pojawił się czy Antonio Rudiger, czy Dawid Alaba. Tych zawodników nie ma już w nominacjach, mogę wam inside'owo zdradzić, że założyliśmy się o to, czy Alaba dostanie Toty, także tutaj już ten zakład ze strony Johna, który na to postawił, no co widzieliście zresztą na naszym ostatnim podcaście, jeżeli widzieliście go w formie na żywo, no to tutaj mam na razie przewagę, aczkolwiek żeby mój zakład został wygrany, to ja postawiłem na Virgila van Dijk'a i do tego teraz gładko przejdę. Bo porozmawiajmy sobie o generalnie nominacjach na środek obrony. Ty wskazałeś trzech zawodników na boki, to ja postaram się wskazać czterech zawodników do środka obrony, którzy moim zdaniem mają tutaj największe realne szanse i porozmawiamy sobie, czy kogoś brakuje. Moim zdaniem zdecydowanie nie mogę go tak przyciągnąć. No dobra, no to Marquinhos, który powinien się w mojej ocenie znaleźć w takim wąskim gronie. Eder Militao, na razie go sobie pozwolę tutaj wrzucić, żeby po prostu wyróżnić na ekranie. Dodatkowo Virgil van Dijk do tego zestawienia oraz ostatnim zawodnikiem, który moim zdaniem zasługuje tutaj na wyróżnienie, jest Ruben Dias z Manchesteru City. Zastanawiałem się leciutko nad Fikayo Tomorim, natomiast no nie, w sensie wiadomo, fajny sezon, parę bardzo udanych występów, ale moim zdaniem to jest za mało, żeby znaleźć się w drużynie roku. Moim zdaniem to jest czwórka zawodników, między którymi rozegra się ostateczna walka o dwa miejsca na środku obrony. Pytanie, czy ty wskazałbyś kogoś jeszcze i co sądzisz o całej tej czwórce? To znaczy, tutaj zaskoczenia dla mnie nie ma. No, w sytuacji, w której nie mamy Dawida Alaby, bo ja zakładam, że on jest najbardziej prawdopodobnym zawodnikiem, który mógłby trafić do drużyny roku, tym bardziej, że miał bardzo udany sezon w barwach Realu Madryt, Liga Mistrzów, La Liga, to wszystko się zgadzało, no ale skoro już jest Eder Militao, no to okej, okay, tak? Jego na pewno bym brał do tego wąskiego grona. Marquinhos, bardzo równy sezon, zawodnik, który rzeczywiście poniżej pewnego poziomu nie spada, natomiast wydarzały mu się pewne pomyłki w meczach eksponowanych i w Lidze Mistrzów i nawet na mundialu to nie zawsze było czyściutko.
A szkoda, bo to może wpływać negatywnie na jego opinię, a on naprawdę gra na bardzo wysokim poziomie przez większość roku, więc tutaj z pewnością też zaskoczenia nie ma. Ja myślę, ja że gdyby Marquinhos lepiej poradził sobie na Mundialu, to byłby tutaj pewniakiem. Tak naprawdę to jest taka karta z tego zestawienia, której Mundial bardzo przeszkodził, bo nie uważam tak w przypadku czy Edera Militao, czy nawet dwójki pozostałych, która przecież też nie miała za sobą fenomenalnego Mundialu, ale po prostu wydaje mi się, że oczekiwania względem zawodnika PSG były trochę większe względem tego, co pokaże na Mundialu. I chyba mu najbardziej z tej czwórki zaszkodziły, przynajmniej tak mi się wydaje. No przez wczesne odpadnięcie Brazylii to na pewno nie było coś, co wpłynęło pozytywnie na jego kandydaturę. W ogóle wydaje mi się, że na większość Brazylijczyków to może wpłynąć negatywnie w kontekście właśnie Toty. I Ruben Dias oraz Virgil, to powiem szczerze tak, jeżeli by patrzeć na zespołowość i tego, jak sobie Virgil van Dijk radził w Liverpoolu oraz w reprezentacji Holandii, to można byłoby powiedzieć, że to jest uzasadniony wybór, uzasadniony typ. Przy czym ja pierwotnie przed nominacjami zakładałem, że po prostu te sloty na środku obrony zajmie David Alaba z Rubenem Diaszem bądź z Marquinhosem. I teraz, kiedy tego Alaby nie ma i tak naprawdę miałbym wybrać dwójkę, już przechodząc stricte do moich wyborów, to ja bym ostatecznie postawił jednak na Virgila w zestawieniu z Marquinhosem. No to grubo w takim razie, bo ja sądziłem, że nie postawisz na tego Virgila właśnie z racji na nasz zakład i na to, że ja gdzieś tam stawiałem na to, że zawodnik Liverpoolu znajdzie się w ostatecznej jedenastce. No moja opcja wypadła, nie? Tak, jasne. No to jest, mimo wszystko myślałem, że wiesz, że mówi, bo wtedy rozmawialiśmy odnośnie, tak naprawdę nie braliśmy pod uwagę Edera Militao, tylko tutaj rozmawialiśmy, że Alaba albo Rudiger byłby w tym czwartym, więc sądziłem, że bardziej się przeniesiesz w stronę na przykład Marquinhos i Ruben Dias. Ja osobiście też jestem za Virgilem van Dijkiem i myślę, że to jest nominacja, która ostatecznie będzie miała potwierdzenie w rzeczywistości. Wiadomo, że ostatnie słabe tygodnie Holendra mogą tutaj przyćmiewać to, co robi w ostatnim sezonie, ale moim zdaniem też ważne jest to, żeby patrzeć w takim szerokim horyzoncie w kontekście też tego, co EA chce zrobić, bo EA bardzo lubi zadowalać wszystkich graczy, a zauważmy, że w dalszych częściach tego zestawienia już będzie brakowało zawodników Liverpoolu, który wcale nie miał złego sezonu. Może nie ma jakiegoś wybitnego osiągnięcia w ostatnim sezonie, ale nie można powiedzieć, żeby The Reds mieli słaby sezon, a Virgil van Dijk był jedną z ważnych postaci, może już nie tak wybijającą się jak w innych poprzednich sezonach, natomiast dalej ważną postacią, moim zdaniem ostatecznie pojawiąc się w zestawieniu. Natomiast ja nie postawiłbym na Marquinhosa, tylko postawiłbym na Rubena Diasza. I teraz powiem dlaczego. Moim zdaniem właśnie ze względu na to, że zawodników PSG w tym zestawieniu będzie po prostu zbyt wielu. Jak na to, że PSG też nie wygrało na przykład Ligi Mistrzów. To znaczy będziemy mieli już Hakimiego na obronie prawdopodobnie, albo z Joao Cancelo. No tutaj teoretycznie można gdzieś się ze mną pokłócić, mówiąc właśnie o tym, że no gdyby tutaj był Cancelo, no to Ruben Dias wtedy by odpadał. Natomiast mam wrażenie mimo wszystko, że tutaj pojawi się Hakimi, a w środku obrony pojawi się Ruben Dias też ze względu na to, że po prostu wyżej będziemy mieli do czynienia z zawodnikami PSG. Więc ja ostatecznie wybrałbym tą dwójkę do środka obrony. Razem skreślamy Edera Militao, co może być trochę dla Brazylijczyka krzywdzące, ale naprawdę mam wrażenie i zgadzam się z tobą w pełni, że gdyby tutaj nominowany był Antonio Rudiger albo David Alaba, to dłużej byśmy mówili o tej kandydaturze w kontekście jednego gracza, a tak o Ederze Militao bardziej mówimy przez pryzmat Realu Madryt niż przez pryzmat samej jednostki. Więc trochę zrobili krzywdę Realowi tym, że nie ma nominowanego Davida Alaby albo moim zdaniem jeszcze lepszej nominacji Antonio Rudigera, bo moim zdaniem Rudiger w ogóle był jeszcze lepszy w tamtej części sezonu, o której mówimy. Natomiast, no to tak, Edera Militao chyba razem odrzucamy, więc go z tego zestawienia wyrzucam. No ja bym jeszcze szybko nawiązał do tego, że być może jej podejmie taką decyzję, że tak graczy PSG nie będzie tak wielu, no ale czy im to przeszkadzało w zeszłym roku, nie? Tak sobie teraz o tym pomyślałem, no bo był przecież Marquinhos, był Hakimi, no a to nie był wybitny sezon w wykonaniu PSG, mimo wszystko, tak? Prawda. Patrząc na outcome tego, co ostatecznie wygrali, więc myślę, że tutaj jeszcze jeden czynnik będzie dosyć istotny. W tamtym Toty? A to nie był Van Dijk i Ruben Dias? Nie, był Marquinhos i Hakimi, bo akurat tych niewymiennych udało mi się z rozwodu zrobić, więc generalnie
Okay. Tam mi trochę życie pomogło, natomiast wiesz co, na pewno też tutaj czynnik głosów społeczności będzie istotny. Mhm. A w tym roku, w odróżnieniu od poprzedniego, Virgil jest potężnym obrońcą, tak? On ma jak na ten moment jedną kartę specjalną, w dodatku często krytykowaną za to, że jest po prostu zbyt droga w stosunku do upgrade'u statystyk, jaki zawodnik otrzymał, więc karta to jest dobrą okolicznością, żeby on w glory i chwale wrócił do jedenastki Toty. No dobrze, ale to ostatecznie, no bo to w takim razie na Virgila się zgadzamy. Co robimy Ruben kontra Marquinhos? Ja jestem w stanie się zgodzić na Marquinhosa, jeżeli ty czujesz tak w pełni, że to Marquinhos. Ja bardziej bym postawił na Rubena osobiście, ale wydaje mi się, że kandydatura Marquinhosa, o którym zresztą rozmawialiśmy na poprzednim podcaście, też jest uzasadniona, więc jeżeli chciałbyś Brazylijczyka zostawić, to jest to otwarty, ja a jeżeli chcesz zmienić, to też spoko. Byłoby to w dwóch wymiarach, i w tym takim fifowym, i jej sportowym, i w takim, bym powiedział, realnie zgodnym z moimi odczuciami, żeby tam się znalazł Marquinhos. To znaczy Ruben jest bardzo dobrym obrońcą, czołówką świata tak naprawdę, ale wydaje mi się, że Marquinhos zasługuje na to, żeby docenić to, jak dobrze sobie radził przez ostatnie miesiące. Jasne. Dobra, to ja w takim razie mam złożoną obronę. Theo Hernandez, Marquinhos, Van Dijk i Hakimi. Zgadzam się, lecimy do pomocy i tu myślę, że też będzie ciekawy, szczególnie w kontekście jednej karty. Wiecie, nie chcemy też tutaj tworzyć jakiejś, nie wiem, nieszczerej narracji. Wiecie, że gdzieś tam prywatnie na pewno też dużo o tym rozmawiamy, więc znamy gdzieś swoje poglądy na to, jak będzie wyglądał ten środek pola, więc może najpierw zacznijmy od tych kart, które dla nas są dosyć dużymi pewniakami. Mowa tutaj o Kevinie De Bruyne, którego można gdzieś tam wyróżniać, można go nie wyróżniać, można lubić, można nie lubić. Dużo osób mówi, że ej, to przecież nie był znowu wybitny mundial w wykonaniu Belga, czy wybitne ostatnie tygodnie. Natomiast pamiętajmy, że Kevin De Bruyne to był chyba w ogóle jeden z najlepszych strzelców City w poprzednim sezonie. To był bardzo więcej bramek niż asyst, no tak? Właśnie, to było coś, co on dociągnął w sezonie 2-1-2-2, a w tym sezonie już wrócił do formy i więcej jest asyst niż bramek. Szczególnie, że jest Erling Haaland na napadzie, więc ma kto strzelać, prawda? Ma do kogo podawać. Znaczy, na pewno ten mundial nie wpływa na jego korzyść. Jeżeli można było podważyć Kevina De Bruyne, to przede wszystkim dlatego, że dostosował się poziomem do kolegów z reprezentacji Belgii. Natomiast wciąż, jeżeli patrząc na rolę playmakera, na zawodnika, który kreuje grę i który jest w swoim zespole najważniejszy, jeżeli chodzi o środkową formację, no to trudno wskazać lepszego zawodnika na świecie, moim zdaniem. Znaczy, ja jestem wielkim fanem Kevina De Bruyne, no, ale tak też przemawia też przez ciebie to bycie fanem i to słychać, ale no to prawda. W sensie Kevin De Bruyne na pewno, to tak można powiedzieć, Kevin De Bruyne wybitnym piłkarzem jest. To na pewno. Drugim zawodnikiem, co do którego też się zgadzamy, jest Luka Modrić. Fantastyczny sezon w Realu Madryt. Duży sukces reprezentacji Chorwacji, bo jednak wydaje mi się, że nikt się nie spodziewał, że Chorwaci ponowią tak naprawdę swoją świetną dyspozycję z poprzednich lat i znowu będą bardzo wysoko w czołówce najlepszych drużyn na świecie. Luka Modrić jako kapitan tej reprezentacji, jako kluczowa postać w środku boiska, przyczynił się do tego bardzo mocno, nawet jeżeli tego czasami nie widać w statystykach takich najprostszych jak bramki, asysty, to widać to po prostu w trakcie oglądania meczów, więc no dodatkowo oczywiście zwycięstwo z Realem w Lidze Mistrzów i tak dalej, więc mamy tutaj bardzo dużo znaków na niebie i ziemi, że to Luka Modrić będzie drugim zawodnikiem w środku pola i co do tego my generalnie się zgadzamy, więc raczej pokłócić się tu nie pokłócimy. On jest dużo nawet pewniejszy niż Kevin De Bruyne, bo raz, że to jest zawodnik Realu Madryt wyróżniony, dwa, że mamy no, tak naprawdę kolejną sytuację mundialową, gdzie Chorwacja robi wynik ponad stan i gdzie Modrić gra tak, jakby się nie starzał, albo starzał się jak dobre wino i tak naprawdę trudno jest powiedzieć, czy to jest jego ostatnia karta Toty, ale być może tak właśnie jest, prawda. Więc nawet z tego powodu jego pojawienie się w tej jedenastce będzie gdzieś tam uzasadnione. Ja powiem ci szczerze, nawet przez chwilę sobie tak romantycznie myślałem o Tonim Krosie, który odchodzi na emeryturę, natomiast no wiadomo, to nie jest na pewno zawodnik, którego można byłoby zestawić z Tonim Krosem, tym bardziej, że przechodząc do tej chyba najbardziej kontrowersyjnej pozycji, no mamy jeszcze jednego kandydata Realu Madryt. Ja może do niego od razu prowadzę, bo proszę, ty miałeś też ciekawy koncept, więc jestem ciekaw, czy nadal tak czujesz. Natomiast wyjdźmy od tego Fede Valverde, od Urugwajczyka, który tak naprawdę eksplodował z talentem
poprzednim sezonie i wykręcał naprawdę potężne liczby, ale też było widać tą dynamikę, tą agresję, tą wytrzymałość, wszystko co najlepsze, strzelał dużo bramek, więc Fede wydaje się dosyć dobrym kandydatem, tym bardziej, że to byłaby chyba najbardziej defensywna karta w tym zestawieniu, a oprócz tego... Chciałem zaraz o tym porozmawiać. No to w zasadzie możesz przedstawić jakieś tam kontrpozycje do niego, jasne. No bo tak naprawdę tutaj jest trudno. Powiem tobie szczerze, jak pojawiła mi się ta drużyna przed oczami i ustawienie, które wybrało EA, czyli to jest de facto 4-3-3 w wersji 5, ale po prostu ustawienie z defensywnym pomocnikiem, to przyszła mi na myśl taka możliwość, że chcą hypować trochę inną kandydaturę na środkowego pomocnika defensywnego, dając wprost po prostu pozycję SPD do tej formacji, a mianowicie Casemiro. Casemiro, który też miał niezły sezon, który był bohaterem dużego transferu, który jest zawodnikiem Manchester United mającego mega dużo fanów na świecie i ja nie jestem zwolennikiem tej kandydatury, bo zaraz mi napiszecie w komentarzach, że kinetyk jest odklejony od rzeczywistości, ale po prostu, jeżeli byście popatrzyli na to, jak o tej drużynie mówi się w społeczności FIFA za granicą, to naprawdę Casemiro jest bardzo, ale to bardzo często wymieniany jako zawodnik, który potencjalnie może znaleźć się w tej drużynie. No, argumenty... on się w tych predykcjach futbinowych pojawił przecież. Tak, prawda? Argumenty za tą kartą tak naprawdę no są, no bo to też jest przecież gra w Realu Madryt wcześniej, mówię, bohater dużego transferu. W Manchester United powiem szczerze, że nie śledziłem, jak sobie radził, także nawet za bardzo się nie będę o tym wypowiadał, ale właśnie nie słyszałem, żeby były jakieś problemy, więc raczej dobrze niż źle. I tak naprawdę to by zadowoliło wiele osób, bo z jednej strony pojawia się zawodnik Manchester United, więc tak jak już mówiłem, dużego klubu, któremu wiele osób kibicuje, ale de facto sama kandydatura jest bardziej ze względu na Real Madryt niż na to, co prezentował w Czerwonych Diabłach. Dlatego ta kandydatura się tutaj pojawia. Natomiast mówiłeś, że będzie mi ciężko ze środkiem pola, to teraz można powiedzieć hold my beer i porozmawiajmy dalej, ponieważ pojawia się kolejny zawodnik, Rodri. Pojawia się Rodri, którego jakbyśmy zobaczyli na... On nie ma statystyk, on nie ma bramek, on nie ma asyst, ale jakbyśmy popatrzyli na oceny meczowe tego zawodnika, czy przez portale, które wyliczają to statystycznie, czy przez portale, gdzie analitycy po prostu oglądający mecz wyliczają oceny, ten zawodnik ma bardzo mało słabych meczów. To jest jeden z najbardziej niedocenianych obecnie zawodników. Pytanie, czy to niedocenienie zostanie dalej przerzucone na realia FIFA, bo Hiszpan nie miał znowu jakiegoś wybitnego mundialu w kontekście osiągnięć, nie był też gwiazdą drużyny, też nie był gdzieś tam na świeczniku, nie był, tak? Nie był też w jakichś tam wielkich zestawieniach pominięty, bo czasami się daje zawodnikowi kartę celem zamazania jakiejś tam nagannej sytuacji, gdzie piłkarz, mimo że wykręca wybitne liczby i się pokazuje, no to nie dostaje żadnej indywidualnej nagrody. Tutaj w przypadku Rodriego takiej sytuacji nie mamy. W przypadku Casemiro, no też raczej nie. To znaczy, mimo że on gra bardzo dobrze i w Realu Madryt tak było, i teraz w Manchesterze United rzeczywiście się odnalazł wspaniale w Premier League, no to jest mi ciężko uznać, żeby któryś z tych dwóch zawodników wpisywał się w profil tego zawodnika bardziej niż Fede. Mimo że w każdym z tych przypadków... A to jeszcze nie koniec. A to jeszcze nie koniec, ale w każdym z tych przypadków... Ja mam jeszcze dwie kandydatury nawet na środek pola w głowie. To nawet jak podsumujemy przez chwilę tą trójkę, no to narodowość żadnemu z nich za bardzo nie pomaga. To prawda. Urugwaj radził sobie bardzo źle na mundialu, Brazylia odpadła przedwcześnie względem oczekiwań, a z kolei Hiszpania, no to jest ten sam case, to Brazylia jak nie więcej, nie? No bo odpadli z Marokiem. Mhm. Więc narodowości nie pomagają. Na poziomie indywidualnym, no to jednak wyciągnął najwięcej z tego Casemiro ławane na Fede. Ale chcesz dorzucić jeszcze coś do ognia, tak, więc dawaj. Chcę dorzucić jeszcze dwie karty. I teraz tak. Mówiłem przy nominacji dla Theo Hernandeza i będę to podtrzymywał, że EA lubi upiec parę pieczeni na jednym ogniu. I nie mamy w tym zestawieniu jeszcze zawodnika z jednej ligi. A mianowicie z ligi niemieckiej, z top 5. Więc chciałbym tutaj wrzucić Bellingama do naszej dyskusji. Bellingama, który ponownie... Naprawdę dobry sezon w Borussii Dortmund, mowa o wielkich transferach. Ja też nie uważam, żeby to była karta na miarę Team of the Year. I też uważam, że to nie jest do końca zawodnik, który powinien już teraz dostać toty, tylko po prostu miał fenomenalny sezon. Fajnie, że dostał tą nominację, na tym to się powinno skończyć. Ale ponownie, Bellingham jest bardzo często na świeczniku.
i bardzo często się gdzieś pojawia w różnych dyskusjach fanów, więc też chciałbym go tutaj rzucić pod dyskusję, ale zanim stwierdzimy, że nie ma szans, to może chciałbym przejść do tego, od czego ty zacząłeś, a ja na tym zakończę, czyli od predykcji, no może nie, że predykcji, tylko tego, co ja bym chciał zobaczyć, gdybym ja tworzył tą drużynę, to tak bym zrobił. Ja bym zrobił coś takiego. Wywaliłbym stąd Bellingama i wrzucił ostatnią kartę do tego zestawienia, a mianowicie Sadio Mane. Sadio Mane, który na mundialu nie zagrał, a szkoda. Sadio Mane, który był zawodnikiem w plebiscycie złotej piłki na miejscu drugim. Sadio Mane, który wyprzedził Roberta Lewandowskiego w tym zestawieniu, który wyprzedził wszystkich tych zawodników, których tutaj widzimy. A nie wydawało ci się to kuriozalne? No wiesz co, częściowo tak, natomiast, znaczy, nie powiedziałbym kuriozalne, było to dla mnie zaskoczeniem, że jest tak wysoko, ale no, spodziewałem się go w top 5, nie? To nie, no był... tak, ale to między piątką a trójką to już jest różnica, nie? No bo tak, jednak... nikt z tych, których myślałem, że go wyprzedzą, nie byłby pomocnikiem. A tutaj na korzyść Mane gra to, że on został wrzucony w nominację w środek pola. Znaczy w środek pola, w pomocników po prostu, tak? Gdyby Sadio Mane miał być napastnikiem, albo gdyby nawet miał być skrzydłowym, ale obok niego mielibyśmy nominację Viniciusa, obok niego mielibyśmy nominację Kyliana Mbappé, to bym powiedział bez szans. Natomiast ja uważam, że jeżeli patrzymy czy na plebiscyt złotej piłki, który mimo wszystko w tym zestawieniu no zwykle był brany pod uwagę, czy jeżeli patrzymy mimo wszystko na indywidualne występy, to ja osobiście wolałbym... Znaczy, czy wolałbym? Myślę, że jestem w stanie na równi postawić spokojnie Sadio Mane z Valverde, a nawet chyba, aczkolwiek to już pewnie bezpośrednia sympatia klubowa, wolałbym postawić na Senegalczyka. To powiem ci, że rzeczywiście warto to odnotować, tak? Że Sadio Mane pojawił się wśród pomocników. Tak? To jest jakiś sygnał puszczony w kierunku społeczności, że ta trójka, mimo że niepodważalna z przodu, no to nie wyklucza innych ofensywnych piłkarzy w formacji trochę niżej. Natomiast powiem ci tak, dla mnie tak naprawdę to się rozegra pomiędzy Fede Valverde a Casemiro tak w proporcjach 60-40. Okej. Okay. Tak ostro uważam, że między tą dwójką, ale z jednak przychylniejszym okiem na Urugwajczyka. Jak ty myślisz? Myślisz? Znaczy ja uważam, że to się rozegra między tą trójką, to znaczy Mane mimo wszystko do tej dyskusji wrzucam. Poprzednich zawodników, których wrzuciłem, chciałem po prostu ich w pewien sposób wyróżnić, żeby widzowie też wiedzieli, że nie zapominamy o tych graczach, jak na przykład Rodri, bo byłoby mi szkoda, bo wiesz, przechodzimy ten odcinek bez wspomnienia, nie wiem, o Parejo czy o Odegaardzie, bo o nich nie ma co wspominać, no oni nie mają realnych szans na to, żeby zostać wrzuceni do drużyn roku, tym bardziej uważamy, że oni nie zasługują na to, żeby być w drużynie no, roku. No, o Odegaardzie się mówi jako zawodniku, który jest reinkarnacją Ezila z najlepszych lat teraz, no przecież oby to tak było Arsenal, i oby tak trwało o ligę. I oby to trwało w kolejnym sezonie, ale w tym sezonie za rok 2022 w tej drużynie Team of the Year nie ma szans na to. On jeszcze zdąży. No właśnie tutaj jest zaletą tego zestawienia to, że jest wielu piłkarzy, którzy jeszcze swoją kartę Toty zdążą otrzymać i być może to też jest argument w dyskusji na temat Fede a Casemiro, bo być może dla Kazika popularnego to jest ostatni moment, żeby kartę Toty otrzymać i być może hej, to będzie powód, dla którego to się stanie. Tak może być. Powiem tobie szczerze. Ja ostatecznie zostałbym tutaj przy Casemiro w tym wszystkim. Uważam, że lepiej wypełnia wszystkie luki, o których rozmawialiśmy. Jest zawodnikiem, tak jak powiedzieliśmy już, Manchesteru. Niby, że za Real, ale Manchesteru. Wiadomo, że i jej się z Manchesterem bardzo dobrze kumpluje i lubi. Jest zawodnikiem bardzo realnym. Jest zawodnikiem, dla którego moim zdaniem ten defensywny pomocnik też tutaj został gdzieś tam wrzucony. Jest zawodnikiem, o którym jest teraz w miarę głośno w społeczności. I mimo, że ja osobiście do swojej drużyny w momencie, kiedy będę ją wysyłał, wrzucę tutaj Sadio Mane, bo uważam, że też mu się należy, a go też lubię, no też będziemy też rzucać pewnie wielu z nas po sympatiach klubowych. O tyle, jeżeli założyliśmy, że tą drużynę robimy przewidując to, co zrobi EA, to ja tu wrzucam Casemiro. Jesteś z tym okej? Okay? Znaczy jestem z tym okej, okay, bo zakładam, że będzie w ścisłej dwójce, spośród których tych zawodników zostanie wybrany jeden. Natomiast ja czuję, że jednak Urugwajczyk będzie bardziej hype'owany i to on się tutaj ostatecznie znajdzie. Choć na Casemiro też bym patrzył przyjemnym, przyjaznym okiem, ze względu na to, że on po prostu w tych kartach specjalnych, które do tej pory wyszły, jest bardzo wydajny. Jak sobie wyobrażę, że on jeszcze będzie szybszy do tego wszystkiego i lepiej poruszający się, no to będzie w zasadzie jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy
przecinak w FIFA 23. A jeszcze jakby dostał upgrade do gwiazdek, to już w ogóle by było fajnie. Ja bardzo bym chciał Iwana Perisicia, bo kocham tą kartę w FIFA 23 na wahadle, ale wiadomo, też karta. On jeszcze dostanie ze dwie karty przy różnych eventach, więc no, to tak się może być. I przechodzimy do zestawienia napadu. Tutaj oczywiście warto odnotować to, że pierwszy raz w historii Cristiano Ronaldo nie otrzymuje nawet nominacji, także nie dość, że już wiemy, że nie dostanie pierwszy raz w historii karty Team of the Year, no to nie dostaje nawet nominacji. Natomiast a nie brakowało takich, którzy mówili, że Cristiano Ronaldo gdzieś tam nawet wciąż będzie kandydatem do otrzymania 12 karty Toty ze względu na to, że społeczność będzie sobie chciała, głosowała metą gry, tak, że Cristiano tak musi się pojawić i tyle, tym bardziej, że już ma klub, więc można byłoby to jeszcze na gruncie licencji ogarnąć, no ale nie, taka możliwość nie zostanie nam dana. Trójka z przodu to Karim Benzema, to Kylian Mbappé oraz Leo Messi. I to jest trójka, która, no naszym zdaniem, jak sobie rozmawialiśmy, jak sobie przeglądaliśmy, jak sobie dyskutowaliśmy, nie ma naszym zdaniem szans i realnych możliwości na to, żeby w podstawowej jedenastce, bo zaraz porozmawiamy o ewentualnym głosowaniu, żeby w podstawowej jedenastce pojawił się jakikolwiek inny zawodnik. Leo Messi, fantastyczny sezon, fantastyczny mundial z Argentyną, no sezon nie cały niezbyt, ale teraz ten, w który weszliśmy ostatnie tygodnie, miesiące w wykonaniu Argentyńczyka na bardzo dobrym poziomie. Karim Benzema, który musi się w tym zestawieniu znaleźć jako zdobywca złotej piłki, gdyby go nie było, to byłby absolutny skandal i jej dostałoby mocno po tyłku od takiej bardziej piłkarskiej społeczności, która również gra w tą grę. I Kylian Mbappé, którego też nie wyobrażamy sobie poza tym zestawieniem, no jeden z najlepszych. Niezależnie od mundialu, bo wiadomo, że Kylian się tam znajdzie, tak? Tutaj nie ma wątpliwości, a po takim mundialu to już nie ma nawet o czym gadać. Cała ta trójka musi się znaleźć w 11 roku, więc tutaj jest najłatwiej. No i wygląda, powiem ci, całkiem realnie ta jedenastka. Myślę, że tak może tak tylko przełożę, żeby zagrać pięcioma gwiazdkami z poprzej nogi na lewej stronie i możemy działać. Natomiast musimy porozmawiać o ewentualnym głosowaniu na 12 zawodnika i dać jakieś kandydatury. Myślę, że jeżeli chodzi o kandydaturę z formacji obronnej, tak ogólnie, to tutaj mógłby pojawić się chyba João Cancelo najbardziej. Ewentualnie, jeżeli João Cancelo by się pojawił w tym zestawieniu, czy na prawej, czy na lewej flance, to prawdopodobnie w głosowaniu po prostu znalazłby się któryś z bocznych obrońców. Myślę, że ten pozostawiony środkowy obrońca, no bo zakładam, że tylko jeden slot będzie na zawodnika z obrony, bo jej też będzie chciało dać kilka ciekawych kart, żeby były jakieś emocje. Więc myślę, że ten zawodnik, który odpadnie w środku obrony, czy to będzie Marquinhos, czy to będzie Ruben Dias, raczej nie zostanie nominowany do tego ostatniego 12 zawodnika, tu raczej João Cancelo, co nie? Znaczy ja ci powiem, w ogóle to trochę wbije kij w mrowisko, czy w ogóle warto jest rozważać kandydatury zawodników defensywnych? Nie warto, możemy przejść dalej. No bo naprawdę wydaje mi się, że to się nie wydarzy. Nie, tak. Ale w kontekście tego, że chcielibyśmy wyróżnić jakichś zawodników, którzy się nie załapią, żeby po prostu stwierdzić, mieli dobre sezony, fajnie było, gdyby też się znaleźli w puli kart specjalnych. No to z kolei z odsieczą przychodzi nam jej z nominacjami Toty, bo zapewne dostaniemy przy okazji eventu Toty również te osłabione karty nominacji, tak zwane N-Toty, i tam tych wszystkich zawodników będą mogli upchnąć na czele właśnie z Mane, jeżeli on się nie znajdzie w 11 roku, z właśnie Ederem Militao bądź João Cancelo, więc to będzie dla jej takie wyjście i rozwiązanie. Natomiast właśnie, no to co, jakbyśmy to mieli się skoncentrować... W sumie uznajemy w takim razie, no bo głosowanie pewnie będzie między trzema kartami. Ja czasami na streamie rozmawiam, co by było, gdyby to było 5 kart, natomiast zakładam, że pewnie będzie między trzema kartami. Vini, Neymar i Erling Haaland? Czy tak bym typował tą trójkę, która mogłaby ewentualnie się bić o tą pozycję? Przy czym jestem bardzo powściągliwy w ocenach szans Neymara ze względu na to, że no raz, że dostał Centuriona. Ja wiem, że jest w stanie event w event dać zawodnikowi kartę specjalną. Nie wiem, co prawda, z pamięci, przy której sytuacji to się wydarzyło. Mamy też Roberta Lewandowskiego. Możemy powiedzieć, że Robert Lewandowski, bo to jest bardzo dobra kandydatura do głosowania. To tylko, znaczy, że jeżeli miałbym wskazać jakikolwiek rok, w którym Roberta można
biorąc pod uwagę to, że nie jest meta, pominąć, to jest dogodny rok ku temu. No dobra, pominąć ale... Roberta i nie dawać go jako 12 zawodnika. Ale nie masz też wrażenia, że to jest miły ukłon w stronę fanów hiszpańskiej piłki, którzy nie lubią Realu Madryt? Na zasadzie nie chodzi mi tylko o kibiców Barcelony, ale no w Hiszpanii mimo wszystko to też jest ważna kolebka futbolu dla EA, w sensie ważny region dla EA w kontekście piłki nożnej. No i tak naprawdę mamy dużo zawodników. Wiesz, no współcześnie powiedziałbym, że Real Madrid jest dla EA ważniejszy jako zespół. Uważam, ale że ale w ogóle... Roberta Lewandowskiego tego nie wyklucza, bo też nie mówimy absolutnie o szansach gdzieś tam podstawowej drużyny, tylko wiesz, no tak naprawdę... Oni od zawsze gdzieś tam z Barceloną też próbowali mieć dobre relacje. Wiadomo, że w ostatnich czasach to się trochę popsuło, Konami i tak dalej, te zawiłości znamy. Niemniej uważam, że nominacja Roberta Lewandowskiego na 12 zawodnika też by miała swoich fanów. Jakby tak szczerze, jeżeli ja miałbym zupełnie powiedzieć o tych trzech zawodnikach, którzy mogliby się tam pojawić, uważam, że tam będzie Vini. I uważam, że reszta jest trochę nieistotna. To znaczy, trochę nie będziemy potrafili wejść w buty EA, co oni stwierdzą. Bo wiesz, możemy pójść piłkarsko, możemy pójść po wersjach specjalnych, możemy powiedzieć Nkunku. Możemy powiedzieć Erling Haaland w sumie za to, co robi w ostatnim czasie, a nie przez... Znaczy, przez cały rok też, ale nie ma de facto tytułów, nie? To jest trochę to, co od razu też trochę skreśla Bellingama, którego rzuciłem tak na zasadzie, tylko mówi się o nim, ale jest raczej do odrzucenia. No problem możesz mieć taki, jak uwzględnisz fakt, że zarówno Vini Junior, jak i Haaland są ambasadorami gry. Tymi młodymi zawodnikami, którzy występują w materiałach promocyjnych i są gdzieś tam na okładce i jej będzie ich traktować dosyć priorytetowo. Natomiast ja jestem w kościach przekonany, że to właśnie Erling dostanie tą kartę. I czy to będzie zasłużone? Tak nie do końca, bo możemy powiedzieć, że on sobie na 2-3 miesiące schował Ligę Angielską do kieszeni i strzela jak opętany, tak? Ale weźmiemy tak naprawdę pod uwagę dosyć no, skromny wycinek całego roku, tak? W zależności od tego, kiedy przyjmiemy, że ten rok się zaczął, a kiedy się kończy, no to tutaj są różne szkoły. No ale przecież też gros tych wyborów, no to też bazuje na mundialu, który trwał jeszcze krócej. Więc ten argument automatycznie staje się mniej przekonujący. Natomiast... To ja mam takie wrażenie z Vinim. To znaczy, jeżeli mówisz, że coś czujesz w kościach, to ja czuję, że Vini dostanie nominację i ostatecznie wygra to zestawienie ze względu po prostu na użyteczność w grze, ze względu na to, jak wielu graczy będzie głosowało właśnie pod to, żeby mieć kartę najbardziej użyteczną w grę, że rozumiem, że Haaland też jest dzikiem przysłowiowym i że może być metakartą, ale mimo wszystko w obecnej mecie gry wydaje mi się, że Vini chodziłby lepiej. Chociaż wiadomo, tu znowu też można porozmawiać o tym, że Vini ma już fenomenalnie wyglądającą kartę Path to Glory, a Haaland nie. Natomiast no, chyba nie ma co rozstrzygać. A, wiesz, a nie tak, przekonuje tak, cię ten argument, że tak naprawdę dostalibyśmy no, nominalnie drugiego napastnika, to znaczy mamy Benzemę, nie wiadomo jak ta karta będzie się zachowywała, tak? Bo to jeszcze przed nami i co EA z nim wymyśli, no to jeszcze nie jest do końca dla nas oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o Erlinga, no to mielibyśmy potężną kartę na atak, na szpicę, co w odróżnieniu od Viniciusa powinno zadowolić również tych, którzy szukają naprawdę no, maszyny do strzelania goli. Znaczy, wiesz co, o tyle mnie to nie przekonuje jakoś super, że myślę, że Mbappe będzie miał alternatywną pozycję ST i też masz drugiego napastnika. Ale on bardzo oddaje na skrzydle, samym, czy w ogóle na ataku schodząc ze skrzydła, nie? I tam będzie bardzo często też wykorzystywany. Ja po prostu myślę, że to by był ciekawy eksperyment mieć meta Erlinga, bo to mimo to wszystko jest zaskakujące. Byłoby ciekawe, Tam jeszcze można z gwiazdkami jego podziałać. Znaczy, w predykcji futbinowej ten Erling się znalazł jako ten 12 zawodnik i ja tak instynktownie poczułem, że fanów garbatego, popularnego może być więcej niż nam się wydaje. Okej, znaczy mi wydaje się, że nie, że oczywiście doceniam i uważam, że powinien być w nominacjach i w tym głosowaniu na ostatniego 12 zawodnika.
ale gdybym miał obstawiać i gdybym miał powiedzieć, co czuję w kościach, to powiedziałbym raczej, że Vini. I też, no co, mimo tego, że nie jestem jakimś fanem Realu Madryt, to gdzieś tam no, doceniam po prostu to, co Vini robił w ostatnim sezonie. I spodziewam się, że Vinicius Junior to może być ta karta, aczkolwiek też możemy być zaskoczeni, może być nominowany Neymar, Robert Lewandowski i Nkunku i nagle się okazuje, że w ogóle ta dyskusja nie miała sensu, prawdopodobnie tak nie będzie, natomiast no co, to ten tak naprawdę ostatni zawodnik to jest taka losowość, to co powiedziałem wcześniej i może stwierdzić, że nominuje Ben zawodników Yedder z różnych pozycji. Ben Yedder. No właśnie, albo Ben Yeddera, a może stwierdzić, że w ogóle nie robi głosowania, bo tak naprawdę kto im zabroni. W takim razie, słuchajcie, to tak wygląda nasza drużyna. Myślę, że tutaj za dużych spin między nami nie ma w kontekście kart. Mamy pojedyncze pozycje, na których moglibyśmy pozmieniać karty. Prawdopodobnie John wrzuciłby tutaj chętniej Federico Valverde, a ja tutaj chętniej wrzuciłbym Rubena Diasza. Razem myślimy nad tym, czy na skrzydłach, czy na bokach obrony nie powinien pojawić się João Cancelo, natomiast też myślę, że czujemy to po prostu, że Portugalczyk miał już swój czas w poprzednich sezonach i teraz czas na nową kartę, którą jest Theo Hernandez, który jeszcze wyróżnienia Team of the Year nie miał, a wewnętrznie mamy takie przekonanie, że na nią zasługuje. No i Nkunku, który tak naprawdę został skreślony przez EA przez nominację na napadzie, bo gdyby był w środku pola, to jakkolwiek moglibyśmy o tym rozmawiać, a w przypadku ustawienia tego zawodnika jako napastnika takich szans nie ma. Powoli będziemy kończyć w takim razie ten nasz specjalny dzisiejszy podcast. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za przemiłą dyskusję nad tymi kartami. Mam przyjemność, jak zwykle. I pewnie kolejny podcastik pojawi się, znaczy na pewno kolejny podcastik pojawi się już po wyjściu drużyny Team of the Year, także tam sobie tą drużynę ocenimy oraz porozmawiamy więcej o sprawach około FIFA-owych związanych czy z gameplayem, czy z kartami, z tym co się działo, z tym, że miałem rację w poprzednim odcinku, że EA do końca stycznia poprawi zawodników World Cup i ich facjaty, ich twarze, także czuję się wygranym tej mojej deklaracji, natomiast czy będziemy wygrani, jeżeli chodzi o tą drużynę, bo tutaj wreszcie gramy razem do jednej bramki, bo się o nią nie pokłóciliśmy, tylko w sumie, jeżeli dobrze przewidzieliśmy, no myślę, że jeżeli 10 na 11 zawodników dobrze przewidzieliśmy, to możemy być zadowoleni, co? Będziemy mogli sobie podać ręce z radości, ja tylko tak dopowiem z tymi ikonami, o tym pogadamy pewnie na podcaście już, że podobno są takie przecieki mniej bardziej wiarygodne, że mamy otrzymać jeszcze specjalne wersje ikon Toty. Ależ to będzie chodziło. Porozmawiamy o tym, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Zobaczymy, czy takie ikony się pojawią. Prawdopodobnie tak. Zobaczymy, kto je dostanie i czy te ikony będą grywalne i czy będą miały swoje twarze. Czy pojawi nam się na przykład Drogba Maldini. Dzięki serdecznie, słuchajcie, za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Trzymajcie się, zostawiajcie łapki, subskrybujcie. Na razie. Cześć! Do zobaczyska.